zawsze kiedy tylko jestem we Francji, czy to jest Lyon, czy to jest Paryż, jednym z moich ulubionych zajęć jest błądzenie wąskimi uliczkami i odwiedzanie takich naprawdę bardzo malutkich, rodzinnych piekarni, cukierni. Znalazłem ciastko, które było zrobione tylko i wyłącznie z migdałów, pistacji i czekolady. Dzisiaj właśnie takie coś Wam pokażę. Białko, które odbiłem troszeczkę wcześniej, żeby nabrało temperatury pokojowej, wlewam do miksera. Nie na najwyższych obrotach. Niech się nam podbija. Stopniowo będę dodawał cukier. W młynku do mielenia zbóż, migdały zmielę na mączkę. Dodam ostatnią część cukru. Blachem wysmaruję masłem. Resztę masła zostawię na następną blaszkę. Blachę opruszę mąką. Białko już ubite. Narysuję sobie równe kółka. Ciasto, które robimy dzisiaj, jest bardzo łatwe do zapamiętania. Wszystkie proporcje białka, cukru i migdałów są takie same, czyli po 100 gramów każdego produktu. Teraz dokładnie wymieszać. O właśnie, i tak przygotowaną masę rozkładam na krążki. Musimy tak zrobić, żeby podzielić to na 5. Bo będziemy robić jeszcze jedną blaszkę. Za pomocą łopatki staram się rozsmarować bardzo równo, troszeczkę poza krawędź naszego kółka, bo podczas pieczenia się troszeczkę skurczą. Wcześniej posiechałem sobie pistacje i migdały. Zagotuję śmietankę. Śmietanka niech się nam gotuje. Ja wstawię nasze blaty do piekarnika. Czas pieczenia 10 do 12 minut, żeby były rumiane i bardzo chrupiące. Śmietanka się nam zagotowała. Czekoladę przesypię do większej miski. Ja używam czekolady deserowej, ale Wy możecie użyć czekolady mlecznej, możecie użyć pół na pół czekolady mlecznej z deserową. Tak naprawdę to już zależy od Was. Gorącą śmietanką zaleję czekoladę. Czekolada nam się już rozpuściła na tyle, że możemy wszystko dokładnie wymieszać. I teraz odstawimy to do wystygnięcia. Masło już wstawię do miksera. Na wolnych obrotach niech już się nam tableruje. Myślę, że już nasze blaty się upiekły. O tak, zobaczcie jak są ładnie przyrumienione. Pamiętajmy o tym, żeby po wyjęciu z piekarnika od razu na ciepło podciąć każdy blat. I teraz już mogę odstawić do wystygnięcia. Zobaczymy jak ganasz. O, już się zrobił ładny. Teraz może nie od razu wszystko. Stopniowo połączymy z ubitym masłem. O, pięknie się łączy. Myślę, że już mogę dodać śmiało cały. O. Jest super. Resztę już zrobimy łopatką. Chodzi o to, żeby całe to masło, które się nam ładnie napowietrzyło,
ściągnąć ze ścianek i połączyć z całością kremu. Zobaczcie, bardzo ładne, aksamitne. Przełożę do miseczki. Krem wstawię do lodówki, żeby troszeczkę ściągnął, będzie konsystencja bardziej stabilna, ale ja polecam ten tort zrobić tuż przed podaniem, tuż przed przyjściem gości, tak żeby smakował tak, jak powinien. Blaty już nam wystygły, są na pewno chrupiące. Możemy powoli zabrać się do składania torcika. Krem już też chyba będzie ok. O, myślę, że tak. Już nie jest taki luźny, jest już stabilny. Część kremu przełożę do worka cukierniczego. Chociaż w sumie można i cały. Najładniejszy krążek zostawimy na górę jako dekoracja. Jeszcze ważna sprawa. To jest bardzo chrupiące, dość sztywne. Także może nam zjechać z patery. Malutki kleksik, żeby nam nie uciekł. Bardzo cieniutką warstwę. Rozsmarujemy cieniutko krem. Może jeszcze tutaj. Tak, żeby się nam blaty ładnie posklejały. Delikatnie przyciskać, nie za mocno, bo może się połamać. Ostatnią warstwę postaram się delikatnie przeciąć ostrym nożem. Teraz będę musiał zrobić 8 takich dekoracyjnych kleksów. I tak, zachowując kolejność, ułożę na torciku. Jeszcze tylko bardzo delikatnie przypruszę go cukrem, pudrem. Nie przejmujcie się tym, że podczas krojenia narobicie dużo bałaganu. Smak na pewno zrekompensuje ten bałagan. Ja życzę Wam smacznego i myślę, że to ciasto powinno trafić w Wasze gusta, bo w moje trafiło bardzo.